Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Kador, a to jest kolejny odcinek z gry Euro Truck Simulator 2. Dzisiaj będę chciał zrobić kolejną trasę moją nową ciężarówką, czyli tym tutaj manem. I dokładnie mówiąc, jest to transport... Czekajcie, znowu zapomniałem, podchloryn sodu. O właśnie, czyli to jest jakiś niebezpieczny transport, więc to dobrze, bo więcej na nim po prostu zarobię. No i tak, gdzie ja jadę? Dzisiaj zmierzam do Tallina, czyli do rejonów, w których jeszcze wcześniej tutaj nie byłem. Mam tutaj na myśli rejony z dodatku Beyond the Baltic Sea. No i skoro już jestem w trasie, to oczywiście chciałbym jak najszybciej przejść do tematów, bo dzisiaj mam... O kurde, ostrożnie tutaj. Dzisiaj mam naprawdę też ciekawe tematy do obgadania i proszę bardzo, już dostałem mandat. Niedobrze. Co to był, fotoradar? Kurczę, chyba tak, no właśnie. Okej, to trzeba jednak trochę bardziej tutaj przestrzegać tych przepisów ruchu drogowego, bo czasami ja tak mi się fajnie jedzie, że aż nie chce mi się zwalniać, no ale to bywa jednak, to jest niewskazane. O właśnie, kończy mi się paliwo, to zaraz muszę zajechać gdzieś na stację. Jest tu gdzieś po drodze jakaś stacja? Powinna być chyba. Czemu mi ta mapa się tak długo wczytuje czasami? Dobra, jest po drodze, to zaraz od razu zajdziemy sobie na stację. Tylko dobrze, że teraz mi się wyświetlił ten komunikat. Dobrze, że tej stacji już nie minąłem, bo inaczej... Cóż, mogłaby być lipa, chyba by mi się do następnej już paliwo skończyło. No ale dobra, do tej raczej dojadę na spokojnie. To jest dosłownie kawałek stąd. Dobra, no to być może, słuchajcie, przejdę już do pierwszego tematu, więc momencik, tylko go przeczytam. Tylko moment, który by tutaj pierwszy... A w sumie niech będzie ten. Temat od widza Niku Karol Miłkowski. Czy lubisz Apex Legends i czy w niego grałeś? O, to jest temat być może Apex Legends. Ogólnie może nie jest to jakiś temat najświeższy, ale uważam, że jak najbardziej aktualny. Więc... Tak, grałem w Apex Legends i w sumie mogę co nieco o nim powiedzieć, bo to nie jest tak, że grałem godzinkę czy coś, no tylko jednak odrobinkę dłużej. No i co o tej grze sądzę? Bo uważam ogólnie, że ta gra jest niezwykle ciekawa, nawet i to jest ciekawe, że ja to mówię, czyli osoba, która no tak średnio jednak przepada za grami, które posiadają tryb Battle Royale, w sensie... No grałem w PUBG, nie wiem, zdarzyło mi się nawet trochę pograć w Fortnite, ale to tylko trochę. Grałem w betę tego trybu Battle Royale w Black Opsie 4, o właśnie, czyli w Blackout, o tak się to tam nazywało, Blackout. Grałem, pamiętam, w betę chyba, czy jak był darmowy weekend, Fear the Wolves, no i teraz jeszcze Battlefield 5 dostał tryb Battle Royale oraz, no jeszcze wcześniej dostaliśmy Apex Legends, więc trochę jak widzicie w tych Battle Royale grałem, ale żaden nie wciągnął mnie nie wiadomo jak długie godziny. Bo ja sobie mogę w to pograć, ale nie przepadam. No ale Apex Legends to słuchajcie, to było ciekawe, bo ta gra tak wiecie, wzięła totalnie nas wszystkich z zaskoczenia, ona w ogóle nie była reklamowana przed swoją premierą. Tylko po prostu nagle zapowiedź i od razu premiera. No to jest, to było bardzo ciekawe, bardzo mi się ten ruch spodobał, chciałbym w przyszłości więcej tego typu rzeczy. Bardzo ciekawy ruch, jeżeli chodzi o marketing, jeżeli chodzi o wypuszczenie gry. No i mi się, słuchajcie, ogólnie Apex Legends spodobał. Teraz trochę mniej w niego gram, ale jak tylko wyszedł, to no tam trochę sobie pocinałem. No ale w sumie nie ma się co dziwić, bo to jest gra od studia Respawn Entertainment, a oni stworzyli poprzednie dwa Titanfall'e, które były naprawdę porządnymi grami, więc ogólnie Apex Legends podobno powstał na zgliszczach Titanfalla 3, no ale kto wie, czy oni go tam jeszcze nie stworzą. Fajna, słuchajcie, gra. Bardzo podoba mi się tam podejście do drużynowego grania, które jest bardziej, no po prostu dzięki możliwości na przykład wskrzeszania. Możemy tam wskrzeszać poległych naszych tutaj towarzyszy z drużyny, co jest fajne. Też system pingowania, tam oznaczania wrogów, no ogólnie oznaczania czegokolwiek, czy gdzie mamy się udać, czy gdzie jest wróg, gdzie może być wróg, gdzie był widziany wróg, gdzie idziemy lutować. No kurczę, to po prostu działa w Apexie świetnie, naprawdę.
tam został wzięty, wzięte bronie, tam movement, cały system poruszania się, strzelanie i tak dalej, wszystko zostało chyba niemalże z Titanfalla 2 wzięte, no tam delikatnie może usprawnione, czyli no wszystko to tam działa ok, jeżeli chodzi o strzelanie, o poruszanie się, właśnie ta gra jest fantastyczna, jeżeli chodzi o poruszanie się, ta responsywność naszej, naszego bohatera, którym gramy, o właśnie, bo tam mamy legendy, o, nie bohater, tylko legenda tam jest, mamy różne legendy, każdy z nich ma unikalne zdolności, co też zachęca do gry drużynowej. Kurczę, fajny był, słuchajcie, Apex Legends. Czasami sobie jeszcze zdarzy mi się w niego zagrać. Jestem ciekaw, jak ta gra będzie dalej rozwijana. O, to jest ciekawy temat. Niestety ten pierwszy season... Nie jaki season pass, battle pass, który tam wyszedł, ta przepustka sezon, ten karnet sezonowy, to taki... No mi się on tak średnio spodobał, tak naprawdę. Więc... No jestem po prostu ciekaw, jak ta gra będzie dalej rozwijana. No ale no fajna jest ta gra, serio. Z tych paru Battle Royali, w które grałem, Apex Legends jest w czołówce definitywnie tych najlepszych. Czy najlepsza? No na pewno czołówka. Ciężko mi stwierdzić, która gra jest z tych Battle Royali, w które grałem, najlepsza. No więc trochę się o tym Apexie rozgadałem. W sumie to mógłbym cały odcinek nagrać tylko i wyłącznie gadając o Apexie. Więc może przejdę do kolejnego tematu. O, tu jest kolejny taki bardzo ogólny temat. A staram się często takie wybierać, bo już tyle ja się w ATS-ie wypowiadałem na tematy związane z ETS-em, ATS-em i farmingiem, że staram się teraz w miarę możliwości brać jakieś takie bardziej ogólne tematy. Czyli temat od widzoniku Czerwonyx. Co sądzisz o możliwości grania wstecz? Co może ukazać się wraz z premierą PlayStation 4? No, to jest ciekawe, bo też ostatnimi czasy no, zdarza mi się słyszeć jakieś przeróżne plotki dotyczące tego, że faktycznie PS5 będzie mieć wsteczną kompatybilność. Czyli będzie wtedy no, działało to raczej chyba podobnie tak jak w chwili obecnej jest to na Xboxie One. I to jest jak dla mnie naprawdę spoko, że na Xboxie możemy grać w gry z Xboxa 360. Naprawdę to jest dziwne, że na przykład że PS4 nie ma takiej możliwości. Ja uważam, że tu jednak Microsoft z Xboxem zrobił bardzo dobry ruch, dodając tę wsteczną kompatybilność. No i PS5, wydaje mi się, że oni, no kurczę, chyba, ale mi się wpierdzielił. Wydaje mi się, że oni chyba, kurczę, muszą to zrobić, naprawdę. To by było niezwykle mile widziane, no bo, no to jest, wiecie, fajne, jak ktoś ma ogromną bibliotekę gier na PS4, a załóżmy, że po premierze PS5 zachciałby Playaka 4 sprzedać, kupić sobie PS5, no ale mimo to jako już ma sporo tych gier, no to chciałby sobie pograć nadal w nie, bo ich by na przykład nie sprzedał, czy coś, czy nagle jako, załóżmy, że ktoś nie miał PS4, chce kupić PS5, no ale będzie mógł też zagrać w jakieś ekskluzywy, w jakieś gry, które wyszły na PS4, a które na przykład nie będą remasterami i nie trafią na PS5, więc ta idea ma w zasadzie sporo plusów. I można by o tych plusach jeszcze gadać, o minusach też, chociaż to one to są bardziej dla Sony. Tak jakby minusy można powiedzieć, ale ja jestem, słuchajcie, na tak. Bo to już pokazał Xbox, że to się przyjęło, że jest to fajna opcja, gracze to docenili, więc uważam, że Sony powinno teraz podobnie zrobić z PlayStation 4. No takie są plotki. Czy to faktycznie zostanie potwierdzone, czy też nie, no to czas pokaże, kiedy PS5 zostanie zapowiedziane. A kiedy ma się to stać? To jest już chyba zupełnie inny temat, bo też plotki są różne. No jedź gościu, wpierdzieliłeś mi się i teraz będę się musiał za nim wlec. A nie, dobra, on jedzie prosto, a ja w prawo, to jednak nie. To tam szerokiej drogi. Okej, chyba temat wyczerpany w sumie, bo już zacząłem schodzić na temat trochę potencjalnej daty
ujawnienia nowych konsol i tak dalej, ale to też jest bardzo obszerny temat, jakby ktoś coś zadał pod komentarzem, na przykład pod tym gameplayem, to pewnie trochę by mi to zajęło, żeby się na ten temat, o nowych konsolach generalnie, które nadejdą, żeby się na ten temat wypowiedzieć. Więc czemu nie, tego typu temat jest mile widziany. Okej, no to skoro czekam na tym czerwonym, to może tak przeczytam temat, może zdążę zanim będzie zielone, no i dobra, to sobie pojadę. Kawałek zdążę chyba. Temat od widzoniku Tomasz Korbiel. Kador, czy grałeś kiedyś FIFA i jak grałeś, to w jaką wersję? Oj, temat FIFA to jest coś, co się przewija pod moimi gameplayami różnymi, w sensie pytania, czy grałem, czy nagram. No zdarzy się tego typu komentarze przeczytać. No i w skrócie odpowiedź może być na to krótka, ale ją rozwinę. Czy grałem? Owszem. Czy będę nagrywać na kanale? Nie. No i teraz się tłumaczę dlaczego. Ja nie pamiętam, słuchajcie, nawet jaka była pierwsza część FIFA, w jaką zagrałem. Czekajcie. Pierwsza moja FIFA. Która to mogła być? Ach, to było dawno temu. 10? Może 11? Nie pamiętam. 10, może 11. Coś takiego to chyba jest pierwsza FIFA, którą zagrałem. 10, 11, 9 raczej nie. No 10, 11. Tak, o ile sięgam pamięcią, to chyba mniej więcej te części. To była pierwsza FIFA, w jaką zagrałem. No i w sumie od tego czasu grałem chyba w każdą FIFA, ale wersję demo. Chociaż zdarzało mi się też w jakieś tam pełne wersje z kimś pograć, ale tako to jeżeli sam sobie ogarniałem FIFA, to chyba głównie tylko wersję demo próbowałem ogrywać, z bardzo prostej przyczyny. Nie jestem fanem. Czasami zachciało mi się ściągnąć to demo, po prostu jak wychodziło jakiejś nowej części, sprawdzić co tam się pozmieniało, a jakoś nie byłem nigdy jakimś wielkim fanem FIFA, to często tych zmian po prostu dostrzec nie mogłem i jakoś no nie wiem, słuchajcie, nigdy mnie tak FIFA nie wciągnęła. Serio. Ja rozumiem, że FIFA, jeżeli ktoś jest takim, wiecie, gigantycznym fanem piłki nożnej, czyli nie ja, ja się do tej grupy nie zaliczam, ale jeżeli ktoś jest, naprawdę, to uważam, że FIFA jest FIFA świetną grą. Gdybym był fanem, to bym pewnie FIFA pocinał, pomijając tam kwestie tego Ultimate Team, jaka to jest maszynka dla EA do zarabiania pieniędzy i czy jest to fair, czy też nie, no to też jest taki zupełnie inny temat, ale podejrzewam, że FIFA bym pocinał. No ale nie jestem fanem FIFA jakoś tak za bardzo, jak pogram to tylko w jakąś wersję demo, czy coś. No ale nie, no nie lubię, serio. Jakoś nie lubię i za dużo nie grałem, to oczywiście też bardzo słabo FIFA gram, co jest w sumie logiczne. No ale zdaję sobie sprawę, dlaczego może się to ludziom podobać. O, patrzę, spłaciłem 10 tysięcy euro rat pożyczkowych. No i co, już trochę się odbiłem od dna, trochę zacząłem zarabiać, już mi z konta zniknęło, dobra. No ale za ten transport raczej dostanę trochę, jeszcze pracownicy zarobią. No, może jakoś to będzie. No ale się miało ostatnio spore wydatki, garaż, ciężarówka, no to wiadomo. To skoro już jestem przy FIFA, czy kiedyś grałem w PES-a? Wiecie co? Ja nie pamiętam, czy ja kiedykolwiek grałem w PES-a. Może się zdarzyło kiedyś w jakąś też wersję demo jednej części, jakieś tam, o, to było parę lat temu chyba, jakiegoś PES-a starego zagrać i to tylko w demo. Być może, coś mi tak świta, ale to chyba tylko raz w PES-a grałem. No, więc chyba temat FIFA wyczerpany. Nie jestem fanem, wątpię, żebym stał się kiedykolwiek fanem FIFA. Rozumiem, dlaczego ktoś tak może FIFA uwielbiać, ale po prostu no ja się do tych osób nie zaliczam i raczej zaliczać się nie będę. Dobra, no to myślę, że można przejść do dzisiejszego ostatniego tematu, czwartego i ostatniego. Czekajcie, bo miałem go przed sobą i wyłączyłem. Kurde, gdzie to teraz jest? A, dobra, mam. O, tutaj taki trochę dłuższy. Czyli Netmix. Po pierwsze, co myślisz, jakby doszło coś takiego do ETS-a, że ciężarówka na przykład się brudzi, żeby było bardziej realistyczne? Drugi podpunkt to myślisz, jaki będzie nowy dodatek, bo wyszedł już zwiastun, co o nim sądzisz? No, niestety niektóre te pytania to są, słuchajcie, tak napisane,
No tak, tak średnio. No i trzeci podpunkt, czy jakby już była cała mapa Europy, to żeby zrobili ETS-a 3, czy lepiej, żeby rozwijali nowe kontynenty, na przykład Azja, teren, gdzie jest dużo gór, byłby całkiem inny klimat. No, dosyć rozbudowany temat. Najbardziej chciałbym się skupić na jednak na tym chyba pierwszym podpunkcie, bo drugi, no to co, wyszedł, a właśnie, no wyszedł, nie chyba, czy ja mówiłem o tym na odcinku? Chyba nie, że wyszedł z Vastun nowego dodatku do ETS-a 3, ale to już jakiś czas temu. I zostało tam potwierdzone, że już będą to po prostu Bałkany. A takie były też wcześniej plotki, no to spoko, czemu nie? Ja dopiero co tutaj zacząłem grać, więc tutaj w państwach bałtyckich, więc no jeszcze trochę czasu pewnie minie do premiery tych Bałkanów po prostu. Co sądzę o ETS 3? Kurczę, nawet nie chcę, na ten temat to słuchajcie, też mi się nawet nie chce jakoś wypowiadać, bo taki trochę oklepany jak dla mnie, czy powstanie, czy też nie, pamiętam, że w ATS-ie często to poruszałem, ale ten pierwszy temat, czy chciałbym, żeby ciężarówki się brudziły? Właśnie, ja spośród wielu rzeczy, które chciałbym w ETS-ie 2, kiedyś chyba miałem podobny temat w ATS-ie, co bym chciał na przykład w ETS-ie 2 i jakoś o jednej rzeczy zapomniałem, czyli o brudzeniu się ciężarówek. Kurczę, patrzcie, niby taka podstawowa rzecz, że się nam po prostu ciężarówka brudzi. W farmingu mamy brudzenie się od... czekajcie, od 15 chyba, no, chyba w 15 po raz pierwszy maszyny się brudziły i można było je myć, a 15 wyszła w 2014 roku. A w ATS-ie, ETS-ie nie ma czegoś takiego jak system zabrudzeń, czy naszej ciężarówki po prostu, wiecie, czy jakbyśmy jeździli po jakimś pyle, kurzu, to by się zakurzyła, czy po jakimś błoto, czy coś, no wiecie, takie standardowe zabrudzenia. Kurczę, do dziś nie pomyślałem nawet o tym, że fajnie by było, gdyby nasza ciężarówka się brudziła i po prostu... I na szybie na przykład, żeby ten brud też było widać, oj, żeby można było go zmyć wycieraczkami, no to już w ogóle sztos. I musielibyśmy na przykład do myjni zajechać, ciężarówkę umyć. Kurczę, to jest fajny pomysł, taki, no wiecie, zawsze to niby taka podstawowa rzecz jak brudzenie się, a jednak do dzisiaj tego nie ma, więc czemu nie? Spośród tych wielu rzeczy, które chciałbym, żeby się w ETS-ie 2 bądź też ATS-ie znalazły, no bo jeżeli brudzenie byłoby w ETS-ie 2, no to czemu by wtedy też nie miało być w ATS-ie? To czemu nie? To jest fajna opcja by była jak dla mnie. Oczywiście raczej nie spodziewałbym, załóżmy, że to by trafiło do gry faktycznie. Raczej nie spodziewałbym się, że byłoby coś takiego jak w farmingu, że sami sobie myjemy tam myjką ciśnieniową. No bo tutaj w ogóle i tak nadal nie możemy... To by musiało SC Software zrobić w ogóle wychodzenie z ciężarówki. Ja, no, czy by to zrobili, czy to kiedykolwiek zrobią, to jest ciekawe. Ale ten... Chociaż coś takiego, że wiecie, wjeżdżamy do myjni po prostu. Płacimy i dostajemy... I dostajemy, co gadam. No i po prostu... Mamy ciężarówkę... I myją nam ciężarówkę, wiecie, dosyć prosta rzecz. Fajne to by było, serio. Czemu nie? No tylko... W sumie ta lista tych rzeczy, które ja bym chciał, żeby się pojawiły w ETS-ie 2 lub też ogólnie gracze, robi się coraz dłuższa. A co SC Software doda, to jest no... O, przed chwilą był przychód z jakiegoś kierowca, nie pamiętam ile. Ale patrząc na to, ile zwiększył mi się stan konta, to coś około chyba 2000, ale... Patrzyłem się w inną stronę i nie zobaczyłem, ile on dokładnie zarobił. No, po prostu ciekaw jestem, jak ten SC Software będzie dalej rozwijać tę grę, bo serio, sporo rzeczy ja bym chciał w niej, naprawdę. Ale czy oni faktycznie to dodadzą? A jeśli już, to kiedy? To jest bardzo, ale to bardzo dobre pytanie. Dobra, ile jeszcze mi zostało? 34 km. To jest chyba też transport, który, no nie dość, że niebezpieczny, ale chyba jeszcze taki, który jest ograniczony czasowo, czyli... Ale nie gra mi ta muzyczka w tle, bo jeżeli... Jeżeli już jesteśmy blisko końca terminu dostawy, no to wtedy nam gra po prostu ta muzyczka w tle.
Czyli jeszcze na spokojnie. Nawet jak teraz zacznie grać, to i tak już powinienem zdążyć. No i powoli trzeba będzie zarabiać na jakieś tam przyszłe ewentualne ulepszenia ciężarówki. Wiadoma sprawa, no tylko że na razie jest strasznie cienko z kasą. No ale jak trochę zbieram, to pewnie się pojedzie do warsztatu, się trochę ulepszy tego mojego mana, żeby się nadawał do transportu, dajmy na to, do tych specjalnych transportów, o, bo tutaj to trzeba będzie porządnie ulepszyć. Do jakichś ciężkich, no to raczej się ona już nada. Wydaje mi się, że no, jak na jakiś taki transport się natknę, to będę chciał go wziąć. Przyjąć. Zlecenie. Transportu. No się teraz tak zająłem rozglądaniem, no po prostu podziwiam sobie te rejony, bo no to jest, wiecie, ciekawe w ETS-ie 2, że możemy różne sobie rejony Europy zwiedzić wirtualnie, każdy z nich jest charakterystyczny, to nie jest tak, nie jest tak, że nie, no bo jednak tutaj się jakoś ST Software stara, pojedziemy do Włoszech, no to mamy zupełnie inne klimaty, do, dajmy na to, Skandynawii też. No i czy tutaj? Więc teraz w tych państwach bałtyckich, no to zawsze jest inna architektura, wszystko inny krajobraz, roślinność, można sobie podziwiać, w tym wypadku estońskie tutaj krajobrazy. Po cholerę ten kierunek wrzuciłem, ja nie wiem, przecież to jest zwykły zakręt. O, tu już kierunek bardziej. Dobra. I jak tam parkowanie? No, w sumie nie wygląda na jakieś trudne. Tylko czekajcie, czy podjechać. Teraz to już za późno, dobra. Spróbuję z tej strony. No, dobra, udało się. Słuchajcie, ja wiem, że to będzie bardzo ciężko w to uwierzyć, ale naprawdę jak ja parkuję poza odcinkami, jak jeżdżę jakieś tam trasy, to mi to o wiele lepiej idzie. Nie wiem, jak parkuję na odcinku, ja nagle dostaję jakieś takiej tremy, kurde, i zawsze idzie mi to dwa razy gorzej, no. Ale wiem, że pewnie ciężko jest w to uwierzyć. Dobra, tutaj wszystko doskonale, żadnych wypadków, opóźnienia i tak dalej, więc kolejne niemalże perfekcyjnie wykonane zlecenie. Okej, słuchajcie, w tym odcinku to już chyba będzie wszystko. Jeżeli wam się podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Ja już się z wami żegnam. Cześć!